Cześć Dagmarka, miło Cię widzieć. Witam serdecznie, drodzy Państwo, witam. Moja droga, ja Cię bardzo lubię, dlatego przyniosłem Ci taki drobny prezent. Ty w tej Warszawie siedzisz, chciałbym, żeby Ci było przytulnie. Proszę bardzo, to dla Ciebie. Otworzę Ci, żebyś wiedziała, co to jest świeczka, żebyś sobie odpaliła wieczorem i żeby było miło. No wiem, dlatego Ci przyniosłem. Dziękuję. Jezu, on jest kochany. Dobra, zamykamy. Zabieraj do domu. Jak Twoje samopoczucie w tej Warszawie? Jak Ty się czujesz w tej Warszawie? A, właśnie rozmawiam. Położę. A, będziesz trzymała, okej, okay, nie ja chciałem położyć. Ja trzymać, ty się nie okay, bój. Okej, okej, okej. Ja już złapię coś w łapę, to dobra, nie puszczam. Dobra, jak twoje samopoczucie w Warszawie się ma? Nie, tak naprawdę powiem ci, że byłam przerażona właśnie tym, że o Boże, tyle miesięcy, ja chcę być u siebie w domu, ja chcę być z moim pieskiem, kotkiem, Konanek przyjeżdża co weekendy, ja chcę być tam. Więc ja, ciężko było mi to do głowy przyjąć na tak długi czas. Do tej Warszawy, tym bardziej, że nie lubię tego miasta, muszę się szczerze przyznać, z powodu korków oczywiście, bo ludzi, których znam, są wspaniali tutaj. Ale wczoraj tak sobie rozmawiałam z moją przyjaciółką i mówię, Zuśka, kurde, popatrz, minął miesiąc, a mi się tu całkiem dobrze mieszka. Tak, tylko brakuje mi, wiadomo, ale byłam teraz w Egipcie z Konankiem. Czego brakuje? Konanka, czego brakuje? Ale byłam teraz z nim w Egipcie. Kilka dni temu wróciłam, on został, więc tak się widzieliśmy. No pieska i kotka mi brakuje. A dlaczego nie mogłaś przywieźć? Nie, no bo jestem tutaj w takim apartamentowcu, że tam nie bardzo. I poza tym, no to jest obce miejsce, kotek może by się tu źle czuł. Mój piesek to nie jest taki mały piesek. Ja jestem długo na próbach i tu i tam. No, może to nie byłoby dobre dla tych zwierząt, może by się troszkę tu męczyły. To jak wygląda twoja rzeczywistość w Warszawie? Co robisz po treningach? To jest tylko i wyłącznie sen, czy chodzisz, zwiedzasz, patrzysz, oglądasz? Nie, no ja się spotykam z moimi przyjaciółmi. No gdzieś zawsze pójdę, gdzieś do jakiegoś czyli sklepu. Odnalazłaś się, nie gubisz się tu, jest dobrze, wszystko w nie, porządku. Nie, jest dobrze, wbrew tak. Wbrew pozorom na początku źle myślałaś, ale okazało się, że w porządku. Tak, nieźle mi się tu mieszka, tak. Powiedziałaś, że korki można uniknąć komunikacją miejską. Jak często zdarza ci się komunikacją przelecieć metrem albo tramwajem? Nie, no to tak to nie. Dlaczego nie? Co jest złego w komunikacji? Nie, no bo ja bym musiała dojść do tych miejsc, a mi każdy krok sprawia tam jakąś trudność. No ja tak troszkę już wygodna jestem. Wolę chyba postać w aucie w korku, niż gdzieś dojść do jakiegoś tramwaju czy coś. No. Ale też byś furorę zrobiła w tym tramwaju i byś nie mogła się opędzić od ludzi. Też może z też tego by względu. To było, tak, bo gdzie nie idę, to jak w galerii, to pani Dagmarko możemy zdjęcie. Dagmarko, oczywiście Dagmarko, jest to Dagmarko. Miłe. Mhm. Tak, jest to miłe. No, ale jeżeli masz 40 osób po drodze do sklepu, to... To już jest nie tyle, że niemiłe, ale troszkę męczące. Tak, tak Dagmarka, jest. Nie jest tajemnicą, że szukasz męża. Dagmara szuka męża. Wiele kobiet twierdzi, że męż... Drodzy państwo, w telewizji. I też pamiętniki z wakacji proszę oglądać. I też Taniec z gwiazdami oczywiście. Wiele osób twierdzi, wiele kobiet twierdzi, że mężczyźni są coraz mniej szarmanccy. Jakie ty masz zdanie na ten temat? Tak, bo to jest prawda. Ale dlaczego? Z czego to wynika, że są mniej szarmanccy? No, wszystko wynosimy z domu. I tak jak ja miałam dzisiaj taki niemiły incydent, wchodziłam z takimi dwoma torbami dużymi, stał chłopak nad mnie, otworzył drzwi. To jak się go zapytałam, nie nauczyła cię mama drzwi otwierać? I to jest tak, że no czym za młodu, tak? I jeżeli nie wynosimy tego z domu, pewnych wartości i pewnych zasad, to później czyli jest trochę ciężko. Matki zawiniły. Ja mówiłam to nawet dzisiaj na dole, tam jak przyszłam i powiedziałam to, że świat idzie ku końcowi. Nie będzie dobrze, ponieważ ludzie tracą wartości. Zanikają zasady, zanikają wartości, dlatego że młodzi ludzie nie wynoszą tego z domu. Nauczyciel nie jest w stanie wszystkiego w szkole pokazać, bo ma tych dzieci mnóstwo. I też rodzice nie uczą w domu, tak jak u mnie było dokonane wpajanie, że rodzic nie tylko cię uczy, ale nauczyciel nie tylko cię uczy, wychowuje. Więc musi być ten szacunek. Nauczyciel nie ma czasu, ale jeżeli go ma, to też wiele dzieci to ignoruje, bo nie ma z domu tego, że nauczyciel jest kimś ważnym. Gdzieś dobra, to gdzieś poszło. To jak twoim zdaniem facet powinien się zachowywać, żeby był szarmancki w twoich oczach? Jeszcze tylko dokończę i równie dobrze rodzice, tak? Rodzice, nie ze względu złej woli to wychodzi, ale jest duży pęd za pieniądzem. Jakoś tak rodzice może nie mają czasu i też zapominają o tym. No i później takie dziecko rośnie, później dorosły mężczyzna. On nie wie o wielu rzeczach. A jak byś miał zachować, żeby był szarmancki? Kilka prostych rzeczy. Musi być grzeczny,
Ale to samo od siebie jest jakby tak, otworzyć drzwi, czy to w samochodzie, czy gdziekolwiek, ponieść coś ciężkiego, być grzecznym. Są magiczne słowa, dziękuję, proszę, przepraszam. Ludzie jakby o nich zapominają i to nie jest jakiś, to nie jest duży wysiłek, tak? My nie każemy tu od razu, żeby każdy z nas wiedział, jak się je homara, tak? Mhm. To są proste zasady, kilka prostych zasad, które mogą jakby nam ułatwić duże życie i komuś, tak? Ale ludzie może nie chcą, może zapominają. A co sądzisz o tym, że mężczyźni coraz częściej chodzą w obcisłych rzeczach? Niektóre kobiety twierdzą, że to jest mało męskie. Jak ty na to patrzysz? Że wiesz, obcisłe spodnie, tak zwane rurki. A nie, no, mi tam jakby... Ja sama się też dziwnie ubieram i jakby ja... Czyli na luzie, nie zabiera to w twoich oczach męskości facetowi? Nie, ja poza tym jestem bardzo daleka od krytykowania kogokolwiek. I każdy niech się ubiera jak chce, jak mu przyjemnie. Każdy niech robi ze sobą co chce, byle nie szkodził innym, tak? A mój Konan też jakieś takie nosi nieraz te spodnie. Obcisłe, ja mówię, Konan, to... masz grube udo po ojcu i po matce. Nosisz te takie spodnie, mamo, mi się podoba. A no to jak jemu się podoba, no to przecież nikomu tym krzywdy nie robi. Tak samo większość mężczyzn. No jeżeli oni się dobrze w tym czują, dlaczego nie? A skąd się bierze męskość? Czym dla ciebie jest męskość u faceta? Musi dbać o bliskich. I to nie chodzi tylko o żonę. I to absolutnie nie tyczy się prezentów, bądź kwiatów, bądź brylantów. Tak? To nie. Mężczyzna musi sprawić sobą, roztoczyć taką aurę i swoim zachowaniem musi sprawić, żeby jego rodzina, też jego rodzice, którzy już są starsi, dzieci, żona i bliscy, czuli się przy nim bezpiecznie, że mamy tą opokę i mamy, o, wiem, że mogę iść do taty z problemem, wiem, że mogę iść do męża, wiem, że mogę iść do syna. I to jest u mnie męskość, że facet jest, że my wiemy, że mamy w nim opokę. Według mnie to jest męskość. Prosta, normalna zasada, Dagmara. Idziemy do przodu, bo nie chcę zabierać ci za dużo treningu. Samo mówisz, że w programie jesteś dla babci. Jaka was łączyła relacja? Jaka była wasza relacja z babcią? O. A to było coś niesamowitego. Mm-hmm, coś niesamowitego. To była przyjacielska relacja, jakbyś ją określiła? Tak, ona była moją babcią, była moją królową, była moim mentorem, była moją ostoją. Widzę, to jest ciężki temat, chodź tu, kochana. A jaką lekcję od babci była wyniosłaś? Była moją przyjaciółką, była moją szefową, bo moje biznesy też trzymała. Dobra, a jaką lekcję zapamiętałaś od babci? Moja babcia zawsze mówiła: dziecko, bądź zawsze sobą. O, ładne. Nigdy nie udawaj kogoś, kim nigdy nie będziesz. Tak. A to w ogóle jest bardzo piękne, że dla babci pojawiłaś się w tym programie. Mówi się, że ludzie żyją do czasu, kiedy o nich pamiętamy. Jak pielęgnujesz pamięć o babci? Ja mam w domu potężny portret mojej babci. Mhm. Zawsze są świeże kwiaty, co drugi dzień, jeżeli wytrzymają, to co trzeci. Piękne też donicowe są kwiaty, lampki na doniczkach są, świeczki, palę piękne, zapachowe, bo ona lubiła. Rozmawiam z nią codziennie, gadam, jak coś mam robić, mówię porać, to, więc... Czyli czujesz jej obecność, bo niektórzy ona jest czują ze mną, obecność. Ja dokonana ostatnio mówię, babcia weszła w kota, wiesz, że babcia jest w Szarkim. Mm. Mamo, co ty gadasz? Babcia weszła do Szarkiego i ona kochała ten program, kochała Iwonę, panią Iwonę. Ja mówię, babciu, zatańczymy jeszcze kiedyś. Super, tu postawmy kropkę, ostatnie pytanie, bo tu inna ekipa już chce. Dagmara, powiedz mi, jakie emocje wzbudza w tobie historia Tomka Komendy, który niestety wczoraj odszedł od nas? To jest bardzo przykra historia, ale po prostu tak w życiu, tak jakoś w tym życiu jest, że niestety... Pewnemu człowiekowi jest od dzieciństwa pod górkę. Ja znam takich kilka przykładów. I od dzieciństwa cały czas mu idzie nie tak, a niektórym idzie jak po maśle. Tak jest. I to był jeden z tych ludzi właśnie, którzy od samego początku mieli źle, wiatr w oczy. Spędził
Boże, no całe swoje życie można powiedzieć. No 18 lat w więzieniu. No ale co to, no to, to się liczy podwójnie tam. Całą młodość wszystko spędził w tym kryminale i jeszcze no, w warunkach dramatycznych, bo już pomijamy zabranie wolności, ale za co? Tak, no i bida jeszcze zachorowała, no. Czego życzysz jego rodzinie? Nie życzę nikomu takiego życia i to nie chodzi w kontekście kryminału, po prostu, że cały czas pod górkę. Są tacy ludzie i on właśnie należał. A czego życzysz jego rodzinie teraz? Jego, no jakby nie można tu życzyć niczego jakby nadzwyczajnego, bo śmierć dotyka każdego, tak? To jego rodzina nie jest jakimś odosobnionym przypadkiem, że syn umiera, którego nie było i tak dalej. Takich przypadków jest miliony. Nie tylko jego rodzinę, po prostu wszystkim rodzinom, którzy stracili kogoś bliskiego, mogę tylko życzyć po prostu dużo siły, jakby i no, wyrazy współczucia, tak? Siły, żeby to przetrwać, tak? No bo no, przecież nie mogą się pozabijać za nim. Muszą być silni po prostu, no, a można tylko współczuć to. A czy nawet brak słów. Czy twoim zdaniem te pieniądze, które oni mają, może mogą ich poróżnić? A nie, no zawsze pieniądze poróżniają. Tam dopiero tam się będą dopiero hamrać. Tam dopiero portale będą miały używkę niedługo. Pieniądze zawsze. 99% pieniądze ludzi ze sobą baśnią. I kochające są rodzeństwa, umiera nagle mama. I już są wrogami. To pieniądze to jest, pieniądze jest straszne. Mamona okropna rzecz. Czyli masz złe przeczucia? Nie, no ja jestem przekonana, że tam będą wojny. Super, postawmy kropkę, dziękujemy bardzo, trzymajcie się, cześć, przepraszam wszystkich dookoła. Dziękuję, dziękuję tobie.